Jechał, ale kupiliśmy ten, kupiliśmy nowe łóżko i dzisiaj mają przywieźć. Bo było czwartek, muszę je odkładać i w nocy jadę. No na razie wiesz co, będę robił, ale muszę wiesz co. A półki są duże. Wiesz jak jest? A to raczej wszystko kosztuje. Na wszystko to są duże rzeczy. Lecę, to na razie. Dzięki, pa. Sześć dużych bułek i sześć małych. I trzy obarzanki masz. Zaraz. Gdzie masz nocy? Sześć dużych, tak? Tak. Gdzie masz nocy? Teraz. Po co mi nocy? To już wyszło jakąś wyżą? Ja nie chcę. Chcesz? Sześć. To ma pani dziewięć, sześćdziesiąt. Ile? Sześć małych? I tak, tak. Nie wiem, sześćdziesiąt, sześćdziesiąt. No jeszcze jedną drożdżówkę z 16, 20 i 27. To jest 43, 20. I jeszcze jedną drożdżówkę z serem i z marmurową. Dobrze, ta ja odbieram sobie. 43, 20 i 7. To jest równe 50 zł, bo 20 ma pani upuść. Jaką z jedną serem? Tą z serem i z dwusmakową. Dwa razy? Raz. Raz? Będzie pani miała wdać? Ja pani policzyłam dwie. No to dobra, no to dwie weźmiemy. Policzyłam pani dwie, było 40. To równe 50. Tak, tak, policzyłam pani dwie. Dobra, dobra. Dlatego się zastanawiam. Daj mi teraz 150. 150. 150. Nie, dobrze. Dobrze, tak. 150. A, to będziesz. Dziękuję. Za pani? Dziękujemy. Co? Mini koneweczki? Na zdrowie. Dawaj, tutaj wrzucamy. Nie, ale leci mi cały czas, to wiesz. Nie ma. Nie ma. Dostałem dół. Podobno, nawet nie wsadziłem. Patrz, jakie już arbuzy. Arbuziki. A u nas takie malutkie. Pitu pitu. U nas nic nie wyszło. No, to widać. Ale te róże nawet na wyjść. A tędy i tam? Nie, tamtędy chyba. Piękna. Tego Rottweilera dla Matyldzi, tatuś? Tego. Ten by był. Albo taki, takie pudelki. Dzika. Ale tylu naraz tak, nie widziałam, tak, nie? Takie małe to nie. Proszę bardzo, proszę, proszę.
Nie wolno przeciągnąć. Pan pociągnie więcej, które zostanie. Nowe. No wiem, że nowe, ale. Nie ma zmiłu. Nie wiem, lepiej. Dobra, nie będzie, to nie będzie, no. Na wolny rok będzie. Czekaj, czekaj, bo to nie ten jeszcze chyba. Ten następny. Tu między firanami trzeba. To chyba u ciebie też 13. 10. Kształt na górze, nie? Mhm. Czy to będzie widać? Będzie. Dosyć ciemno, ale okej. Okay. O, koszyczki. Ale ludzki fajne, nie? Wycinane z papieru. Zobaczymy, czy się jakiś obraz ma. Mam z daleka, tu tak nie wezmę. O, jaka cena? Taki zgrabny, nie? Mm. Ciężki. Bardzo ładny. Czego? No, jestem dzisiaj szeroki. Weź. No, mam odłożone na stoliczku. To znaczy. To jest z tych sroków, nie? No chyba tak. Czy z kości? Tu ładną szklaneczkę znalazłem, ale nie ma sygnaturek żadnych. Kupę szklankę? Jak no, kubeczek, patrz. Śliczna. Tylko nie wiem, czy to jest do zestawu. Jestem przekonany. Taka zupełnie inna, nie? Mhm.
Aha, bo tu jest ich więcej. Ale jest jedna tylko. Jedna tak skompletowana, ale z podeczek można tam gdzieś skompletować. Myślę, że to nie jest komplet. Właśnie też tak mi się wydaje. Mogę się mylić. One takie leciutkie są. No popatrz, jakie one są. Jak... Ciekawe, zupełnie inne. Tam bym bardziej coś dobrał chyba. Z tych talerzyków, co tutaj są koło tej popielnicy. Tam niżej, taki ze złotym paskiem jest. Proszę. A to może z kompletu? Nie, to też nie, nie będzie. Nie. Tutaj nie widziałam tego świecznika. Proszę te bułki. Dzięki. Ładne nawet są. Chociaż fajne są. Jak takie te, jak kwiatki kalie, nie? Więcej tej nóżki, jak tej pojemności. No ale okej. No tu proszę, tu. Ale to masz całe żrando. Zasuń to, żeby wsuń to, żeby ktoś tego nie przewalił. Ładna tam gablotka. Szampanówki, tak? Ja bym się... Szampanówki? Tak. Chyba tak. Albo takie. A to plastiki. No co ty? No. A ja się dałem. Ale picie. Faktycznie, no. Ale numer. A te kosteczki na co są? Na małe świeczki takie cieniutkie, no.
powiem ci. No dobrze, no szperaj. No właśnie tu widziałem taki jeszcze kubeczek, ale tu zaraz pod, przy tym kieliku. A, tą filiżaneczkę? No filiżaneczkę. Ale ona nie jest do zestawu. Geja, tu masz takie trzy w jednym. Jeden stolik, drugi i trzeci. Trzy w jednym, nie? By się to rozkładało. Ale to jest osobno? Tak. Tego, że to się tak chowało, że wiesz, żeby jak najmniej miejsca zabierało, nie? Działacz, to jest fajne. To można na przykład w innym miejscu sobie kwiatka postawić albo coś. No, tylko. Tylko trzeba mieć miejsce na to. Ale fajny pomysł kiedyś to był. Chowasz jeden pod drugim, a jak przychodzą goście, to rozsuwasz. No albo dostają goście, wiesz, jeden duży, ty, drugi mały. Ale to jest niezłe. Patrz. Ile, jaka cena to ma? 270 zł. Patrz, i masz. Tu masz standardowo, to sobie w innym miejscu na przykład sobie coś na tym stawiasz. A masz dwa w jednym, potrzebujesz więcej, to sobie rozstawiasz, mniej to wstawiasz. Fajnie, że idzie jeden w drugi włożyć, nie? Że wiesz, nie to zajmuje ci. To jest świetne. Genialne to jest. No właśnie, ja bym na to uwagi nie zwróciła. I to jest stabilne. To jest. A co to jest? To jest skóra? To jest chyba skóra, co nie? No, może tak być. No i gdzie byś to dała? Kawowy. Patrz. Tak mniej więcej mam na kanapie. Wyżej siedzisz na kanapie trochę, nie? Nie, to jest takie chybotliwe trochę. Nic nie jest chybotliwe. Jest tak stabilne, jak nie wiem co. Genialne to jest. Porysowane, ale po boku. Co? To porysowane. Jezu, no bo to od wsuwania pewnie, nie? No bo widzisz, to jest jedno w drugim, no nie są wsunięte. Właśnie, mi też się coś tak myślałem, że one są w jeden w drugi i później wyjeżdża jeden, drugi, trzeci, żeby się nie ruszały, bo widzisz teraz jak go weźmiesz, patrz, on powinien wejść tu. Weź rękę. No. Tu wejdzie. No wejdzie, jak w szufladę, no. I to już masz, że one się nie będą jeździły i ten duży też powinien mieć taką szynę. Na pewno ma, tylko sam jako sam jest stabilny też, nie? No na co dzień byłyby dwa w jednym. Jeden widzę osobno. Przychodzi ktoś, już masz trzy. Czad. Genialne. No genialne, tylko trzeba mieć miejsce. No masz miejsce, masz trzy w jednym nawet, możesz sobie trzymać. No i co, działo to do Bluetooth? Nie, nie? Musisz trafić. Albo to nie jest ta strona. Nie. Ta? No i to jest w powietrzu, nie? Te dwie nogi się w powietrzu trzymają. Fajnie. Gdzieś to widziałem już takie rozwiązanie. Fajnie, bo można sobie bez problemu tutaj wszystko wytrzeć. Mhm. Ale on jest pouszkadzany, mamusia. Gdzie jest pouszkadzany? No pouszkadzany jest, porysowana jest ta skóra. No a u nas co będzie? Za gablot porysowany? Tu masz kawowy. Z kafelek. Tak, ale... Tu już jest, wiesz, konstrukcja. Zobacz, jakie mniej więcej mamy, nie? No, coś takiego. Masz jeszcze mniej miejsca, wiesz co? Nie wiem, dla mnie jest to świetne. Mi się bardziej takie podobają, no, że ten jest niekompletny, nie? I się kiwał ostatnio. Ten? No. No, się kiwał. Może tu jest po prostu, wiesz co, tu jest krzywo też, nie? Nie no.
drugą stronę, teraz bym jeszcze jakoś... Ludwik wszedł. Tam to też wejdzie, tylko że teraz... No mamy psa. No właśnie. Ale dobrze, no jakoś... Jeszcze jakoś, no. Nie wiem, co to przemyśleć. Nie wiem, no trzeba to przemyśleć, bo... No, ja nie mówię, że nie, no. Czego sobie na słońce wystawić, zobaczyć. A to są takie puchareczki? Jeszcze się wszystko klei do niego. Co? Do niego się klei, trzeba to wziąć. Zobacz, że on jest taki... Ta skóra jest taka. No jest, no, bo to jest w końcu skóra, nie? My też nie będziemy specjalnej ochrony na to dawać, no bo co? Hmm. A tamten jest bardziej taki urokliwy, nie? No właśnie, ten nie ten ma takiego... Tamten jest za duży, no. No ale ten jest taki... Weź sobie to wystaw do słoneczka przysłowiowo i wyciągnij to z tego cienia. No jest, no straszny mamusia. Dobra. Trzeba podarować sobie. Dobra, ale generalnie fajne. Ja już gdzieś to kiedyś widziałem. Fajne, tylko no naprawdę. Sorry. To teraz kafelki. No jest strasznie. Tego już nie da się tak naprawić. Oczywiście można tu dać serwetkę, tak. No ale nie kupujesz po to, żeby dawać serwetkę na to. A teraz się zapytaj nawet jak gumę dasz, to jak to będzie wyglądało. Nie, gumę na pewno nie. Tu jest ciachnięte, nie? No nie tylko. Tu, tutaj na środku jest ciachnięte. Tam z boku gdzieś widziałem. Nie. Szklanki to normalne, że to będzie przecież. To to było na muchy? A ten drugi? Dobra, to w końcu się kupuję. Ja wiem, ale chcę zobaczyć. A ten drugi to może mniej, bo pewnie mniej używany. No, ale też jest. Szkoda, że to nie jest całe drewniane, nie? No jakby było takie jak tam, z takiej, bo taka mozaika mi się podoba. To bym się nie zastanawiała w ogóle. Pomysł jest fajny. Ten też jest fajny, nie? Muszę iść się zapytać, co lubię do pieniędzy. Ile to da jest? Ile to da jest? No to mu brakowało. Tego, tak, tego mosiądu tutaj, nie? No. Nie trafisz. Mm-hmm. Na boki? Nie, wysuwane i pewnie tu środek się chowa. Nie, te boki opadają. Boki, na boki. Opadają? Tak. Też fajnie. Ale to już jest za duże. No takiego czegoś będziemy szukać. Dobrze. Pana jak w muzeum. No. A to na kieliszki. Tam były, no. Takie spuste, ale takie no chyba metalowe, tak. Nie? Mhm. Tu jeszcze nie patrzyłam. No to oglądaj, bo ostatnio tu dobre zakupy robiłaś.
to też. Co masz? Co, nic nie znalazłaś? Nie. Chodź, jeszcze ci coś pokażę. Co jeszcze, gdzie? Czekaj, tylko gdzie to było? Tylko cztery są. Dobra. Ten jest jeden. No jeden. Fajny na świeczkę, nie na święta. Mamy tego tyle. Że... Kolejne szkło. No. I dbanie o szkło, to wiesz. Znaczy taki malutki jest świderek. Szkoda, szkoda. Nie? No. Których brak? Cały targ, dzisiaj niestety mało sprzedających, chyba wszyscy są w Bytomiu albo na jeszcze innych targach, ale w naszej stodole udało się kupić świecznik, jak to widać, powiedz. No dobrze. Oczywiście mosiąc, 10 zł i taka sosierka z Bawarii. No Bawaria tam Demark pisze. Tak. O. Taki wzór, to są chyba fiołki, za 15 zł. Także 25 zeta dzisiaj wydane. A wy jeszcze zobaczcie. I tyle. Jeszcze my się jesteśmy przejdziemy. W tych stodołach. Tu troszkę takiego nieporządku jest i bałaganu, ale to są zabytkowe stodoły. Tak, pierwotnie były wybudowane w latach 30. Ale potem po wojnie zostały zniszczone i odbudowane na nowo z kamieni wapiennych. No i tu się odbywał targ konny, tak? No i to co, trzymali zboże, nie? Mhm. Trzymajcie się, my was żegnamy. Pozdrawiamy. Na razie, pa.